Cześć. Na pewno zastanawialiście się, jak relatywnie niskim kosztem możemy polepszyć osiągi naszego roweru, tak by jeździł nam się szybciej i bezpieczniej. Odpowiedzią jest system tubeless. Co to jest, jak się to robi, co jest potrzebne do tego, przedstawię Wam w tym filmie. System tubeless, jak sama nazwa wskazuje, to jest wyjęcie dętki z opony, bez dętka. I tak na dobrą sprawę jest to bardzo proste i bardzo często używane w samochodach, natomiast z rowerami problem jest taki, że są nieszczelności, przez które powietrze ucieka i tracimy ciśnienie w oponie. Żeby zapobiec takiemu zjawisku, potrzebujemy tak zwanego mleka, czyli uszczelniacza, który wypełnia te mikro dziurki, przez które powietrze nam ucieka. Potrzebne nam są oczywiście do tego jeszcze inne rzeczy. Co potrzebujemy, żeby przejść na system tubeless? No przede wszystkim potrzebujemy uszczelniacza. Ja tutaj mam dwóch producentów polskich, Trezado i Expand. Expand raczej jest znany z olejów i smarów do łańcucha, natomiast Trezado właściwie tylko zajmuje się uszczelniaczami, czy systemem tubeless właściwie. Co dalej? Potrzebujemy specjalnych wentyli. Właściwie wyglądają tak samo jak Presta, zwykle od dętek, natomiast co najważniejsze to uszczelki, które stykają się z wewnętrzną częścią obręczy. Dalej, obręcz, która też powinna być specjalna do systemu tubeless. Najczęściej gdzieś tutaj na obręczy samej pisze tubeless albo tubeless ready, coś takiego. Kolejna rzecz to są opony. Większość opon dzisiaj już jest przystosowana do systemu tubeless, natomiast zdarzają się te tańsze wersje, które nie trzymają ciśnienia. Dobra, bo ja tu gadam i gadam, a tak na dobrą sprawę po raz pierwszy będę przechodził na system tubeless. Jak mi to wyjdzie, to zapraszam do dalszej części filmu. Pierwsze to oczywiście spuszczamy powietrze. 2000 years later. Wywalamy dętkę. Starego mleka. Część z Was na pewno będzie miała obręcze już oklejone taśmą. Ja to sobie sam musiałem zrobić, zwykła taśma MacGyvera, albo możecie kupić Gorilla Tape, ewentualnie przystosowane do zamleczania opon od producentów, chociażby Trezado. Wentylek tubeless do środka. Pamiętajcie, że macie jeszcze takiego gumowego o-ringa. On nie ma uszczelniać, on ma tylko trzymać po prostu nakrętkę na miejscu, żeby przy jeździe się nie odkręcała. Tą nakrętkę jakby co. Wrzućcie oponę. Na dole zostawcie trochę miejsca, żeby wlać uszczelniacz i to wszystko. Uszczelniacza wlewamy około 100 ml, czyli dwa takie kubeczki. A, najważniejsze zapomniałem, wstrząsnąć przed użyciem. Pompujemy. Rozprowadźcie mleko po obręczy. Najlepiej się przejechać, ale nie mam roweru teraz. Godzinka roboty i oba koła zostały uszczelnione. Jeżeli chodzi o uszczelniacze, to
W sumie nie powiedziałem, co nam daje ten system tubeless, taką dobrą sprawę. Są plusy, minusy. Może zacznę od minusów. Pierwszym minusem jest to, że mleko brudzi. Tak na dobrą sprawę, jeżeli przebijecie oponę, no to możecie się pochlapać. I ten lateks, czy ta ścinka, która się robi z tego mleka, zostanie gdzieś tam na ubraniach, czy na rowerze. Czasami jest to trudno ściągnąć, czasami jest łatwiej, w zależności od mleka. Druga sprawa. Mleko śmierdzi. Przynajmniej to pierwsze mleko Trezado. Podobno cuchnie niesamowicie, no jest tam amoniak, więc domyślam się, że mniej więcej śmierdzi tak jak przy robieniu amerykanek. Mleko Expand nie pachniało wcale, więc nie ma tutaj żadnego minusa. Mleko Trezado to nowe Vanilla Supreme. Bardzo ładnie pachniało wanilią, aż się głodny zrobiłem, więc dla mnie to jest plus. Przynajmniej będzie czuć, jak przebijecie gdzieś tam oponę w czasie trasy. Plusy. No plusów jest więcej niż minusów i na pewno są bardziej wartościowe. Przede wszystkim macie lepszą trakcję, bo macie niższe ciśnienie, więc przy hamowaniu, przyspieszaniu, podjeżdżaniu czy innych manewrach opona i rower będzie się lepiej kleił do podłoża. Macie niższe ciśnienie, więc też przyczepność w samych zakrętach będzie dużo lepsza. Druga sprawa. Nie złapiecie snake'ów, gdzie przy dętkach mogło się to zdarzać często. Oczywiście mleko zalepia też mniejsze dziurki, no z tymi większymi to wiadomo, że sobie nie poradzi, bo jak rozetniecie oponę na pół, to i tak czy siak będzie przybita. Problemem w takich momentach też może być ewentualna wymiana dętki czy systemu tubeless na dętkę, którą powinniście mieć zawsze przy sobie. Co dalej? No niższa masa. Niższa masa dla niektórych plus, dla niektórych bez znaczenia, bo tak na dobrą sprawę nie chodzi mi tutaj o to, żebym w tych oponach czy w tym rowerze miał niższą masę. Tak czy siak zgubiłem mniej więcej, myślę, 200-250 gram. Jeżeli macie lżejsze dętki, no to zgubicie ile? 100, może nawet 50, więc dużej różnicy nie ma. Ale zawsze gdzieś tam gramy można uszczknąć. Na kołach to już w ogóle dość dobra sprawa. No i to chyba wszystko. Zobaczymy, jak mleka czy uszczelniacze będą się mleka. Uszczelniacze będą się sprawować podczas testu. Myślę, że tak z pół roku im dam, zobaczymy ile którego zostanie, czy jakieś dziury będą zalepiać, czy nie. No i tyle. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.